Komisja Nadzoru Finansowego wraz z Policją ostrzegają o nowej metodzie oszustów. Polega ona na tym, że wysyłają do losowo wybranych osób wiadomość SMS z informacją o zaległym mandacie. Aby uwiarygodnić treść, w nagłówku znajduje się napis Policja. Po kliknięciu w link, który znajduje się w SMS-ie, zostajemy przekierowani na stronę popularnego pośrednika płatności i po wpisaniu naszych danych zostają one wykradzione. Grozi to wyczyszczeniem naszego konta ze wszystkich zgromadzonych tam pieniędzy. Wiadomość o konieczności zapłaty zaległego mandatu najlepiej więc od razu wykasować. Warto wiedzieć, że administracja publiczna nie używa wiadomości SMS czy poczty elektronicznej do powiadamiania o zaległościach podatkowych. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to wszelkie podejrzane adresy można zgłaszać na stronie https. Dwukropek ukośnik incydent.cert.pl oraz bezpośrednio do kościerskiej policji lub pod numer 112, albo też bezpośrednio do prokuratury. Komisja Nadzoru finansowego ostrzega też przed fałszywą witryną podszywającą się pod bank pocztowy. Oszuści oprócz przygotowania fałszywej strony do logowania podmienili także numery do infolinii banku. Niebezpieczny adres, na który trzeba zwrócić uwagę to hxxps2.2-pocztowy.pl.com Policja prosi o zachowanie czujności przy logowaniu się na strony internetowe banku.